A w niedzielne przedpołudnie na stadionie przy ulicy Hetmańskiej zespół Stali Rzeszów podejmował drużynę Lewartu Lubartów. Rzeszowianie w żółto-czarnych strojach. Ostatnia ligowa kolejka nie była dla nich pomyślna. Porażka 1-4 w Niedźwiedziu. W efekcie 17 miejsce w ligowej tabeli z 16 punktami. Drużyna Lewartu także ostatnie ligowe spotkanie przegrała na własnym boisku z Tarną Brzeską Siarką 1-2. W efekcie 15 miejsce, a więc pojedynek dwóch sąsiadujących w tabeli drużyn, bowiem obydwa zespoły zgromadziły po 16 punktów. W 14 minucie oglądali Państwo przed momentem akcję Lewartu. Grzegorz Klepacz był sam na sam z Rafałem Pomiankiem, ale bramkarz rzeszowski pewnie zażegnał niebezpieczeństwo. 16 minuta spotkania, dośrodkowanie Jana Hulboja i poprzeczka po tym dośrodkowaniu. Pierwsza groźniejsza sytuacja Rzeszowian, a to już 17 minuta spotkania. Słupek po strzale Jarosława Kutera i przytomna dobitka Łukasza Rzeszutki. 1-0 dla Stalowców. W powtórce jeszcze raz ta sytuacja po rzucie rożnym. Strzał Jarosława Kutera z 15 metra. Słupek, zaskoczony bramkarz Lewartu Robert Smęt i przytomna dobitka Łukasza Rzeszutki. 1-0, a to już 21 minuta spotkania. W akcji zespół z Lubartowa, znów Grzegorz Klepacz. On w ataku na bramkę Pomianka, ale rzeszowski bramkarz pewnie wyłapał piłkę. Minutę później rzut wolny dla gospodarzy. Przedłużone to dośrodkowanie przez Daniela Grębowskiego podawał Jan Hulbój, kompletnie zaskoczony bramkarz Lewartu Robert Smęt i było już 2-0 dla gospodarzy. 33 minuta spotkania, dalekie wybicie Rafała Pomianka od bramki rzeszowskiej w akcji gospodarze z 11 Maciej Rusin. Zostawił piłkę Jarosławowi Kuterowi. Ten popisał się fantastycznym strzałem w samo okienko bramki gości. Warto popatrzeć jeszcze raz na tę bramkę. Rusin do Kutera. Ten z około 18 metrów wprost w okienko bramki zespołu Lewart. 3-0 w 33 minucie. Taki rezultat utrzymał się do przerwy. A w drugiej połowie gospodarze pokusili się jeszcze o jedną bramkę. Jej autorem był Łukasz Szczoczasz, który wykorzystał ogromny błąd bramkarza Lewartu Roberta Smęta. 4-0. Efektowne zakończenie rundy jesiennej na stadionie przy ulicy Hetmańskiej w wykonaniu Stalowców.